Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Marcinem, który w przeszłości długo zajmował się motoryzacją i dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać na temat pewnego rozwiązania związanego z coraz to podwyższającą się ceną paliw, i jak możemy temu przeciwdziałać, jeśli chodzi o własną kieszeń. Witam cię. Witam ciebie, Aleks witam Państwa. Marcin, mieszkałeś przez 20 lat w Wielkiej Brytanii i tam miałeś również własny warsztat samochodowy. Także zanim przejdziemy do tematu, to powiedz parę rzeczy o sobie i jakby o twojej biegłości w dziedzinie motoryzacyjnej. No więc tak, moja historia jest bardzo krótka. Skończyłem technikum mechaniki, mechaniczne długo nie wykonywałem zawodu, ale sytuacja chyba właściwie życiowa spowodowała, że jednak stwierdziłem, że to jest najlepszy z zawodów, jaki, jaki jest na rynku. Samochodów jest, będzie i jest i będzie coraz więcej, no i te samochody się psują. No i to jest powód do, do tego, że praca, którą wykonywałem dawała mi satysfakcję, poza tym robiłem ją dobrze, więc, więc miałem więcej klientów niż konkurencja. Zajmowałem się tuningiem samochodowym, robiłem turbosprężarki standardowe i tak zwane hybrydy, czyli z większym kompresji, co zauważyłem, że tak zwany remapping, czyli podwyższenie ilości paliwa, to nie, jest, to nie jest to, co jest dobre dla silnika. Myślę, że zwiększenie ilości tlenu i proporcjonalne podwyższenie ilości paliwa spowoduje, że te auto jest bardziej dynamiczne, jest lepszy moment obrotowy, i tak dalej. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, ten temat jest bardzo na topie. Wszyscy chcą mieć duże silniki. Tak naprawdę ceny paliwa nie są ważne. Jeżeli chodzi o Polskę, wiadomo, my zawsze musieliśmy oszczędzać. Po przyjeździe do Polski stwierdziłem, że no, tutaj jest troszeczkę inna. Infrastruktura, inne samochody, i każdy stara się po prostu oszczędzać. Więc myślę, że znalazłem na to rozwiązanie. Tak jak większość Polaków, staram się dogłębnie patrzeć na temat. No, wiadomo, można tu jeździć duży, dużą pojemnością, co się wiąże z większymi podatkami, większym zużyciem paliwa. Znalazłem poprzez swojego przyjaciela. Takie, coś, czego w ogóle nie rozumiałem, to są tabletki o nazwie GOVI. Co one robią? Jest to tabletka, znaczy w ogóle jako, jako technik, mechanik, stwierdziłem, że warto by było się zapoznać z tym tematem. Zacząłem czytać różne, różne materiały odnośnie tego, jak to działa i tak dalej. No i stwierdziłem, że ten produkt jest fenomenalny. Jeżeli chodzi o historię tych tabletek, sięga czasów 1973 roku. Jak, jak pan Wilkinson dostał nagrodę Nobla, stworzył system katalityczny. Przyznam się szczerze, że tego do, dokładnie nie rozumiem, ale, ale musi być na pewno jakaś nutka, tajemnica. Chodzi tu o lepsze dopalanie paliwa. Czyli tak, mamy lepsze dopalanie paliwa. Silnik, mam wrażenie, że chodzi płynniej, dynamiczniej, ciszej i nie ma, nie ma tak jakby tego tej czarnej chmury, która, która normalnie wychodzi przez rurę wydechową. Czyli mam wrażenie, że tak, jest jeśli chodzi o długofalowe jakby efekty tego, czy to nie niszczy silnika, czy, czy jak, jak to wygląda? Jak producent zaleca, często stosowanie tego dopalacza powoduje, że nie mamy nagarów silników. Tak naprawdę to jest, to jest bardzo duży problem, że coś się nie dopala, DPF-y się zapychają, trzeba je czyścić, i tak naprawdę ten biznes czyszczenia DPF-ów to nie jest ekologia, ponieważ jego trzeba wyciągnąć, chemicznie przeczyścić. No niestety większość DPF-ów nie da się dopalić w samochodzie, ponieważ większość z nas jeździ w mieście. Jazda miejska to jest zazwyczaj włączenie silnika, przejechanie na drugą ulicę i go zgaszenie. DPF musi mieć temperaturę. Poza tym. Co to jest DPF? Jest to system, tak jakby filtr, urządzenie do oczyszczania spalin. I no tu jest taki, taki kluczek. No, rząd nam mówi, że te DPF-y są takie fantastyczne, ale jednak jest bardzo dużo problemów. Silniki się muszą, muszą pracować na podwyższonej temperaturze, ponieważ muszą przerobić, wypalić tą czarną sadzę, która znajduje się w DPF-ie. No, i niejednokrotnie to się wiąże z dodatkowymi kosztami. Jeżeli chodzi o tą substancję, no, jest fenomenalna, bo tak naprawdę, jeżeli coś się dopala i nie musi się spalać w DPF-ie, więc tak naprawdę mamy problem z głowy. A jeszcze trzeba dopowiedzieć, że filtr DPF czy FAP, bo to jest też rodzina filtrów z rodziny francuskich, oni mają inną nazwę. Może dlatego, że, że do tych filtrów używa się mocznika? Jest to substancja, która powoduje płynną redukcję tych wszystkich zanieczyszczeń. I co mogę powiedzieć? Jeżeli on nie musi wykonywać ekstra pracy, żeby się nagrzać do wysokiej temperatury, jedziemy samochodem czasami w mieście, filtr DPF-a się włącza, ale my nie możemy przestać jechać, więc najlepiej powinniśmy jechać na autostradę. To jest po prostu niemożliwe. Więc w większości wypadków gasimy ten, ten filtr, no i mamy kłopot. Ponieważ przy odpaleniu on nie skończył procesu dopalania, więc zazwyczaj się wiąże z wizytą u mechanika. Proste. No, i jeszcze jedna sprawa. no To jest właśnie fenomenalne. Jeżeli chodzi o te DPF-y, one nie dostają tak brzydko mówiąc, w tyłek, więc są. Więc zauważyłem, że tak jakby. Się nie włączał ten DPF, czyli po prostu ta emisja spalin jest, jest lepsza. Jeżeli chodzi o temperaturę pracy, producent mówi, że, że jest wyższa, ale nie da się tego zauważyć na wskaźnikach temperatury. Jest po prostu temperatura jest normalna. Więc to jest, to jest no, chłodzenie działa na bieżąco. Tak. tak. Dobrze, no czyli mamy takie tabletki. Jak to się używa? Po prostu otwieramy zbiornik paliwa, wrzucamy tabletkę i, I, tankujemy do pełna. I, to, i tankujemy do pełna. Ja tak na wszelki wypadek jeszcze czekam przez jakiś okres czasu, żeby to się wszystko naturalnie wymieszało. To jest fenomenalne, że nic kompletnie nie muszę robić. Po prostu wrzucam ją, nic nie muszę mieszać i, i odpalam silnik. Co mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o oszczędności, byłem na samym początku sceptykiem. A on tam pisało w dokumentach od 7 do 20%, ale w gruncie rzeczy 7% to jest bardzo dużo. Czyli biorąc pod uwagę, że, że ta tabletka kosztuje jakieś tam około 18 zł, to mamy oszczędność na baku jakieś 35 zł. Według mnie jest to bardzo dużo, ponieważ ceny paliwa galopują. Na dzień dzisiejszy jest to 35 zł, ale. Znając życie jutro, cena paliwa będzie jeszcze, jeszcze większa. Znaczy, ja też sobie wstępną taką zrobiłem kalkulację, że tak, jeżeli mamy 8 zł za litr paliwa i tankujemy, powiedzmy, do, bak do pełna, niech to będzie 45 litrów. 8 razy 45 to jest 360. Zakładając te 15%, tak jak powiedziałeś, mhm. oszczędności średnie, może to być 10, może być tam mniej, nawet ciut, ale w każdym razie zawsze jest oszczędność na samym paliwie, pomijając te, te oczyszczanie. Wychodzi nam 30-35 zł na baku. Jeżeli ktoś dużo tankuje, no to są realne zyski na samym paliwie. No Jeżeli teraz powiedzmy podwyższą nam paliwo do 10 zł, no to oszczędność wtedy będzie jeszcze wyższa. No. No, dokładnie tak, tylko że ja jako mechanik bardzo zainteresowałem się filtrami DPF. Tak naprawdę odchodzą nam koszty dodatkowej pracy, czyli wytwarzania wyższej temperatury, żeby wypalić te śmieci w DPF-ie. A po drugie, Żywotność silnika na pewno jest większa, ponieważ dopalanie jest lepsze. Widziałem na różnych forach, ludzie się wypowiadają, że jest to fenomenalne. Niektórzy mechanicy nawet rozbierali silniki, tak tylko, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I nie ma nagaru, więc, więc to na pewno jest plus. Tak naprawdę czysty silnik to większa sprawność. Czyli nawet jeżeli byśmy nie używali tej tabletki, a wyczyścili sam nagar, to wtedy już spalanie spada? Tak. Są, są specjalne firmy, które wodorowo czyszczą silniki. Nie wiem, czy Aleks słyszałeś. To są naprawdę potężne tak. pieniądze. I co najciekawsze, o dziwo, taki silnik ma lepszą sprawność. Mhm. Więc, więc tu praktycznie mamy za darmo oczyszczenie silnika. Dobra, jak można to kupić? Firma stworzyła network, czyli sieć i sprzedaje ten artykuł za pomocą sieci na całym świecie. Mam nadzieję, że Alex zezwolisz nam na, na, na złożenie linku polecającego na naszym. Nie ma sprawy. Pod spodem, pod tym nagraniem, będzie link polecający i instrukcja, co można dalej, w jaki sposób można dalej zakupić produkt. Zauważyłem, że najbardziej opłaca się ta wersja biznes, wersja najdroższa, ponieważ kalkulując, cena jednej tabletki wychodzi najtaniej. Także można odsprzedać to później sąsiadowi, sąsiadce czy, czy sobie zachować to na, na przyszłość. Doku dokładnie. Tak, tak zrobiłem. Każdy z moich sąsiadów wykorzystał. Nawet najgorsi sceptycy stwierdzili, że coś w tym jednak musi być. No, i to jest najciekawsze, że firma nie oszukuje, że to jest nie wiadomo, jak duża oszczędność. Po prostu system jest bardzo prosty. Jest lepsze dopalanie, wyższa temperatura, ale w ten sposób mamy kłopot z głowy, jeżeli chodzi o filtry DPF. A, a tak jak, jak widzę po, po moich znajomych, jest to naprawdę duży kłopot, szczególnie te naj, naj, najnowsze generacje filtrów. DPF są coraz większe, coraz potężniejsze, i to chyba doprowadza do jakiejś katastrofy, ponieważ firmy czyszczące DPFy naprawdę rosną w siłę. To są specjalne urządzenia. Niejednokrotnie z najnowszych samochodów, żeby wyciągnąć DPF, potrzebujemy czasami nawet dnia albo dwóch, żeby to zrobić. Także. Mhm. A Ty w swoim warsztacie też to robiłeś, też czyściłeś to? Tak, czyściliśmy DPF-y. Problem był taki, że większość firm integruje z systemem, więc czasami trzeba było kombinować, trzeba było jakąś rurę przeciąć, później zaspawać, żeby go z powrotem wsadzić. Więc, więc to jest system, który no, no niestety trzeba dmuchać na zimne. Niejednokrotnie w wyniku podwyższonej temperatury pracy silnika, ceramika potrafiła się rozpaść albo zablokować. To też jest duży problem. Jeżeli coś jest zablokowane i nie można pozbyć się tego dymu, no to wiadomo, coś, coś złego może się stać silnikiem. Mm -hmm. Jeszcze je troszeczkę śledztwo takie przeprowadziłem i znalazłem taki materiał y, naukowy mm, o tym wynalazku tego Wilkinsona i tego drugiego. Tam było dwóch, dwóch tak, laureatów Nagrody Nobla. I to się nazywa, nazywa Katalizator Wilkinsona. To na ten temat nawet w Wikipedii jest, jest napisane, więc jeżeli ktoś z tak. angielski, bo to chyba tylko po angielsku jest, mm -hmm. może sobie poczytać, że to jest taki proszek, który się w 100% rozpuszcza w węglowodorach. Więc nie jest to żadna tam czarna magia, ani żaden tam, no, nic dziwnego, tylko coś, co naukowo zostało rzeczywiście opracowane. I no, ciekawe jest, że dopiero teraz wprowadzono to na rynek, czyli 50 lat praktycznie ukrywano to przed ludźmi, no ale widocznie takie czasy są, że firmy, które handlują ropą, nie chciały tego, a teraz może dały taki. taki no, coś dla zachęty, żeby ludzie jednak jeździli i tankowali. No też, też tak myślę, bo też różne środki magiczne, tak zwane widziałem na rynku, które tak naprawdę nie działają, ale tu jest widoczny efekt, więc fenomenalnie. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.